wygrywa... Marcin Marcinka! Marcin Maciejczak wygrał trzecią edycję The Voice Kids, bo tak zdecydowali swoimi SMS-ami widzowie. Chodź! Marcin Maciejczak przyjmuje właśnie, Marcin, prezes Telewizji Polskiej, wręcza ci statuetkę. My cię ściskamy i gratulujemy. Jest twoja, chłopie, gratulacje. Gratulacje jeszcze. Zobacz, co się dzieje. Nagroda pieniężna 50 tysięcy złotych także jest twoja. Ciekawe, czy on w ogóle wie, że ja to do niego mówię. Do tego, Marcin, uważaj. Państwo wybaczą, ja mu muszę to pokazać. Widzisz, co tu jest napisane? Kontrakt płytowy dostałeś za zwycięstwo. A teraz, kochani, w swoim pierwszym singlu zwycięzca trzeciej edycji The Voice Kids, Marcin Maciejczak! Sobą bywam sam zbyt często niż bym chciał ze sobą być. Ulice, deszcz i ja po cichu czas. Może ktoś za kilka lat będzie bliżej mnie niż ja. Powiedz, czy wysłuchasz mnie, gdyby nic przygarniesz mnie, gdyby opowiem ci, kim jestem, pozwolisz mi zapomnieć już każdą z moich ról, czy w biały dzień, nocami chłonę czerń jak kartki tusz. Nieczęsto miewam sny, gdy czuję gdzieś pod skórą chód ich słów. Wiem, że ktoś za kilka lat będzie bliżej mnie niż ja. Powiedz, czy wysłuchasz mnie, czy wysłuchasz mnie? Powiedz, czy wysłuchasz mnie, jak gdyby nic, pokochasz mnie takim, jakim jestem. Na program zaprosił jego sponsor, Laboratorium Kosmetyczne Joanna, producent kosmetyków do stylizacji włosów.